Dzień dobry, siedzimy właśnie z Robertem Wczyńskim z Radia Wrocław. Za nami hotel, w którym ostatnie godziny przed meczem rewanżowym z IFK Göteborg spędzają piłkarze Śląska Wrocław. Robert, warunki do gry idealne, Piotr Świerąg był zadowolony. Zdecydowanie tak, myślę, że jeżeli chodzi o Piotr Świerąg, ale wszyscy piłkarze byliby zadowoleni. Tutaj w Göteborgu myślę około 20 stopni, taki lekki wiaterek, ale wiaterek, który raczej nie będzie przeszkadzał, wiaterek, który jeśli dotrze tam wewnątrz stadionu Gamla ulewi, będzie raczej taki orzeźwiający, odwadzający, chociaż to będzie godzina 19, więc jeszcze musimy trochę poczekać, ale naprawdę fajne miejsce do życia, jak się jest chyba Kuba Szwedem, bo jak się przyjeżdża jednak z Polski czy z innego kraju, to już nie wszystko nam się podoba, to znaczy sam Göteborg podoba nam się bardzo. Co nam się nie podoba? No nie podobają nam się przede wszystkim ceny, bo dla turystów to jest miasto zatrważające. Szwedzi ponoć należą do jednej z najlepiej zarabiających nacji w Europie. Natomiast za piwo czy hamburgera, no tutaj trzeba wydać tak minimum 40 zł, idziemy w górę z tymi cenami, więc jeśli chce się zwiedzać to miasto, to jest ciężko. No i jeżeli chce się zjeść chociażby niezłą pizzę, no to trzeba zapłacić około 100 zł, więc naprawdę to jest drogie państwo. Oni zarabiają dobrze, więc oni się tym specjalnie nie przejmują. Zwiedzaliśmy trochę Göteborg, wczoraj zwiedzaliśmy też Göteborg w nocy i widzieliśmy, że jednak te puby, różne bary, knajpki są wypełnione ludźmi. Szwedów po prostu na to stać. My też coś tam przegodziliśmy. Nie będziemy ukrywać, że spróbowaliśmy tej szwedzkiej kuchni, spróbowaliśmy delikatnie szwedzkiego piwa, no ale bardzo, bardzo delikatnie, no bo po prostu takie są tu realia. To mecz. Przede wszystkim informacja sprzed 15 minut. Lasse Wibe, najlepszy strzelec IFK, odpuszcza drużynę. Szwedzkie menedżery nie muszą, to się już nie zagra. To może rozbić Szwedów przed tym rewanżem? Może rozbić, bo to zawodnik, który jest odpowiedzialny za strzelanie goli. On strzelił 50 bramek w IFK niespełna 90 meczach. Ma przejść do angielskiego Brentfordu. Interesowało się nim też Schalke Gelsenkirchen. 1,5 miliona euro za tego Duńczyka. Zobaczymy, czy Szwedzi byli na to przygotowani, bo no, pozyskali byłego króla strzelców drugiej linii, czyli musieli się z tym liczyć. Myślę, że zawodnicy też o tym wiedzieli. Chociaż czasami, jak nie będą mieli na kogo spalić tej odpowiedzialności za to, kto ma tego strzela, to może się okazać, że inni zawodnicy też mogą nas tutaj pokarać, ale chyba Kuba, no, musimy patrzeć przede wszystkim na siebie, czyli na zespół Góry Śląska i stwierdzić, jak Śląsk dzisiaj przytrafić. Trener Pawłowski wczoraj na konferencji mówił, że Śląsk nie będzie się bronić, że będzie chciał atakować, będzie chciał strzelić bramkę, że zresztą spotkaliśmy jeszcze wczoraj w trenera. To było już po 21. Trener mówił, że ma jeszcze jedną naradę ze sztabem szkoleniowym, że jeszcze będą rozmawiać, jeszcze są pewne wątpliwości. Jeszcze mieli obejrzeć raz jeszcze mecz z Norrköping zremisowany przez IFK 2-2, żeby dowiedzieć się, jak tam można to bramkę strzelić. Wcale bym się nie zdziwił, jakby Tadeusz Pawłowski zaskoczył mistrz Szwedów i zagrał takim systemem, jakim grał w poprzednim sezonie, czyli nie tych trzech defensywnych pomocników, czy jedna szóstka, dwie ósemki, jak to się w slangu piłkarskim mówi, jak zagrał z IFK w pierwszym meczu, jak zagrał z Legią Warszawa. Myślę, że Szwedzi na zmianę taktyki nie są przygotowani i to może być nasz atut, chociaż no nie ukrywamy. Będzie ciężko i Śląsk musi zagrać naprawdę bardzo dobre spotkanie, żeby za tydzień lecieć do Lizbony na spotkanie z Belenenses już w trzeciej. No dokładnie, zostało dosłownie parę godzin do meczu, jest teraz koło południa, czekamy cały czas na wrocławskich kibiców, bo ich tutaj jeszcze nie widać w Göteborgu, ale ma być ich około 500 i mamy nadzieję, że pomogą ładnym dopingiem drużynę swoją wrocławską. No tak, my trzymamy kciuki, będziemy to przeżywać tutaj na miejscu, państwo będą to przeżywać we Wrocławiu dzisiaj od 19. liczycie tylko Śląski, wierzymy, że nie będzie potopu szwedzkiego, ale że będzie to taki zimny prysznic, nie za ciepłym, wietrznym, ale słonecznym Göteborgu dzisiaj Szwedom spotkamy. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy oczywiście na relację Radio Wrocław, www.wrocław.pl, portal, tam będziemy na bieżąco pisać i mówić o tym, co się dzieje. Bądźcie państwo z nami, już teraz zapraszamy i trzymamy ich po prostu.